Wraz z rozwojem świata oraz ekspansją człowieka, nasza społeczność jest świadkiem coraz to dziwniejszych anomalii, mających miejsce w naszym otoczeniu. Wciąż nasz świat skrywa wiele zagadek, których nie jesteśmy w stanie rozwikłać, choć nie są przez nas do końca zrozumiane. Niektóre z kryptyd można by uznać właśnie za takie anomalie, wyjątki odbiegające od normalnego stanu rzeczy, mające w sobie coś kontrowersyjnego. Niektóre z przerażających kryptyd posądzone są o pochodzenie od diabła. Inne łączone są z wydarzeniami, które miały miejsce w innych rejonach świata. W dzisiejszym odcinku chciałbym opowiedzieć wam o przedziwnym zjawisku, jakimi są słodkowodne ośmiornice, które mają zamieszkiwać Amerykę Północną, jednak przez niektórych uważane są za krewnych z dalekich rejonów. Świat fauny jest pełen różnych gatunków organizmów występujących na nim. Obecnie naukowcom po wieloletnich badaniach udało się sklasyfikować ponad 300 gatunków ośmiornic, które zamieszkują nasz świat. Ośmiornice same w sobie są niezwykle ciekawymi zwierzętami, posiadającymi między innymi zdolność kamuflażu, ułatwiającą im przeżycie w trudnym, zmiennym środowisku. Jednak mimo tak wielu gatunków żaden z nich nie zamieszkuje wód słodkich. Jednak czy aby na pewno? Od wielu lat krążą plotki, jakoby ośmiornice były obserwowane w rzekach oraz strumieniach położonych na jałowych równinach wschodnich, południowych i środkowych Stanów Zjednoczonych. Można je dostrzec między innymi w stanach Kentucky, Indiana, zachodniej Virginii oraz rzece Ohio. Te na pierwszy rzut oka zwyczajne zwierzęta nie osiągają dużych rozmiarów. Według świadków największy osobnik mierzył 90 cm długości. We wszystkich raportach zawsze podkreślany jest ich wygląd oraz charakterystyczne blado-szare ciało. Czasami zwierzęta te wystawiają nad powierzchnię swoje macki, gdy reszta ciała jest niewidoczna w wodzie. To przyczyniło się do nazwania ich językami. Napawającym optymizmem jest również fakt, iż raz udało się naukowcom zaobserwować żywego osobnika oraz wykonać mu kilka fotografii, dzięki którym ustalono podobieństwo do znanych nauce gatunków. Ośmiornica uchwycona na fotografii nie prezentowała żadnego typu zabarwienia spotykanego u znanych gatunków. Mimo tak niewielkich rozmiarów ośmiornice zamieszkujące Stany Zjednoczone uważane są za śmiertelnie niebezpieczne dla ludzi. Niektórzy uważają również, że mogą to być dalecy kuzyni tajemniczego bytu, który opanował mieszkanie numer 50 na Berkwell Square w Londynie. Według zwolenników teorii spiskowych kreatura ta przywędrowała na tereny Stanów Zjednoczonych z sieci kanalizacyjnej Londynu. Przejdźmy zatem do kolejnego etapu dzisiejszego programu, w którym chciałbym wam udowodnić, iż niektóre gatunki ośmiornic są wciąż dla naukowców niepoznane. Na całym świecie możemy odnaleźć inne przykłady nieznanych ośmiornic, które występowały w licznych legendach oraz które zostały napotykane przez ludzi. Przykładem może być kraken, którego omówiłem dla was w odcinku 82. Teraz przyszedł czas na luskę. Wody okalające Bahamy są domem wielu znanych, jak i nieznanych zwierząt. Skrytość zawdzięczają m.in. specyficznemu ukształtowaniu terenu. Wokół kontynentu znajduje się wiele tajemniczych dziur w podłożu, które być może posiadają swój własny ekosystem. Są one również częścią systemu jaskiń. To właśnie te otwory w ziemi, będące naturalnymi strukturami, mają być domem przedziwnego zwierzęcia wodnego, jakim jest luska. Kreatura ta mocno zakorzeniła się w wierzeniach lokalnej ludności, która obawia się jego przerażającej siły. Bestia ta jest opisywana przez nich na wiele sposobów. Niektórzy kryptozoolodzy jednak są przekonani, że jest to jedynie jakaś odmiana wielkiej ośmiornicy, która została błędnie zidentyfikowana. Mimo wszystko, lokalna ludność, jak i niektórzy badacze są entuzjastami legendarnej istoty, wskazując na to, jakoby miał to być zupełnie nowy gatunek. Tubylcy opisują potworę jako pół rekina, pół ośmiornicę. Według doniesień ma posiadać ostre jak brzytwa zęby oraz wiele odsłoniętych macek. Inne doniesienia mówią, że jest to gigantyczna ośmiornica bądź kreatura o wielu głowach, swym wyglądem przypominająca smoka. Inne, w tym bardziej religijne opowiadania wskazują, że jest to zły duch pilnujący granic wyspy. Mówi się, że luska ma ponad 75 stóp długości. W niektórych doniesieniach jego wielkość dochodzi nawet do 200 stóp. Posiada zdolność zmiany koloru, tak jak jego być może kuzyni. Jego siedliskiem jest chropowaty teren podwodny oraz jaskinie, a także obszary, w których występują duże skorupiaki, będące jego głównym źródłem pożywienia.
Istnieje wiele relacji świadków mówiących o atakach nieznanego zwierzęcia. Według tych opowieści udało się ustalić taktykę, jaką obrała bestia. Rob Morph z Kryptopia twierdzi, że Luska od dziesięcioleci terroryzował rybaków oraz płetwonurków przebywających nieopodal niebieskich dziur. To właśnie w tych miejscach dochodzi do tajemniczych porwań, tak jakby w głębinach czekało na swoją ofiarę coś wielkiego. Wszelkie zaginięcia w okolicach dziur, a także zatonięcia statków przypisywane są Lusce, który zaspokaja swój głód. Niektóre z opowieści mówią o strachu, w jakim żyją mieszkańcy wyspy. W okolicy dziur ponoć milczą, aby nie sprowokować bestii do ataku. Jednakże miejsca te zamieszkiwane są przez wiele małych ryb, które byłyby w stanie wyżywić dużego drapieżnika. Niektórzy z kryptozoologów są zdania, iż istnienie tej kryptydy zostało już dawno udowodnione poprzez odnalezienie globstera St. Augustin, który został dla was odmówiony w poprzednim odcinku numer 79. Kolejnym przykładem, tym razem słodkowodnej ośmiornicy, jest ośmiornica z Oklahomy. Pierwsze informacje odnośnie tego zwierzęcia mają pochodzić sprzed ponad 200 lat. Wtedy to Indianie zaczęli przekazywać między sobą informacje o tajemniczym stworzeniu wodnym, które żywiło się ludzkim mięsem. Istnieje wiele opisów tej na pierwszy rzut oka niewyróżniającej się ośmiornicy. Pierwszy z nich wskazuje na to, jakoby osiągała rozmiary konia z małymi mackami. Posiadać ma ona również czerwono-brązowe umoszczenie ciała. Inny wskazuje na to, jakoby była w stanie urosnąć do wielkości ciężarówki, natomiast jej ciało ma być bezbarwne. Ośmiornica z Oklahomy ma zamieszkiwać wiele zbiorników wodnych, między innymi jezioro Thunderbird oraz jezioro Tenkiller. Według zeznań, jakie składali świadkowie, zwierzęto jest niezwykle agresywne, dla zaspokojenia swojego pragnienia jest w stanie zabić nawet dorosłą osobę. To właśnie ona ma być powodem wielu utonięć oraz zaginięć, jakie miały miejsce na obszarze jezior. Zwierzęto stało się niezwykle popularne dzięki programowi Lost Tape, w którym możemy obserwować losy nastolatków, którzy na nieszczęście natrafili na tą bestię. Wielu sceptyków, jak i racjonalistów, wątpi w autentyczność tego wydarzenia, twierdząc, jakoby była to czysta fantazja. Samo istnienie ośmiornicy w legendach indiańskich również pozostaje pod znakiem zapytania. Naukowcy podkreślają, że w żadnej z legend, jak i wierzeniach Indian występujących w tym regionie, nie ma mowy o ani jednej kreaturze przypominającej swym wyglądem ośmiornicę. Poza tym większość zbiorników na tym terenie jest sztucznych. Co za tym idzie, są one utworzone przez człowieka. Zdaniem obiektywnych badaczy, zwierzęto najprawdopodobniej jest wymysłem mieszkańców, którzy szukali sensacji, dzięki której region ten stanie się bardziej popularny, a ich życie bardziej ekscytujące. Jednak skąd mieszkańcy mogli wziąć pomysł na bestię? Dlaczego nie skorzystali z bardzo powszechnego w tamtych czasach obrazu plezjozaura? Agresywność bestii, jak i używanie podczas ataków macek są bardzo podobne do innego monstra, które rzekomo zamieszkuje odmęty diabelskiego jeziora. Sam zbiornik wodny ma być domem dwóch różnych potworów. Jednym z nich jest klasyczny plezjozaur, podobnie jak potwór z jeziora Loch Ness. Drugi natomiast jest bestią posiadającą wiele ogromnych macek, która ponoć atakowała rdzennych Amerykanów, którzy łowili na jeziorze ryby. Pochodzenie tych historii ciężko jest prześledzić. Nie jest dokładnie jasne, od którego plemienia pochodzą. Większość z naukowców genezy historii szuka u plemienia Nakota Sioux, którzy nazywają to miejsce diabelskim jeziorem. Zarówno istnienie słodkowodnych ośmiornic, jak i luski nie zostało oficjalnie potwierdzone przez naukę. Jeśli doszłoby do odkrycia jakiegokolwiek słodkowodnego gatunku, z całą pewnością stałoby się jasne, że na tym świecie nie ma rzeczy niemożliwych, a matka natura po raz kolejny udowodniłaby, że potrafi nas zaskoczyć.